Smutny, smutny dzień dla polskiej demokracji. Posłowie po prostu odrzucili wniosek miliona osób. My na pewno nie damy sobie spokoju, ale będziemy pamiętać, kto głosował jak. Znaczy na pewno zweryfikujemy te osoby, które próbowały wywołać w sobie hart ducha i wolną wolę, a mimo wszystko nie poszły za głosem narodu i za głosem rodziców. W związku z czym ta walka dla nas tak naprawdę się dopiero zaczęła, bo nie może być dla nas nic bardziej ważnego niż podmiot, jakim jest nasze dziecko. Nie przedmiot, podmiot, pragnę podkreślić. To jest przykre, że wielu posłów nie zdało dzisiaj egzaminu z demokracji. Sejm uchwalił, że dzieci i rodzice głosu nie mają. Jest to niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym. Będziemy działali. Mam nadzieję, że skutecznie. Postawa była taka, jak generalnie można było się spodziewać, tak? Kraczą wrony, jak im reszta każe. Także no zawiedliśmy się. Ja mówię, jak głosowałam na PO i PSL, więcej na nich nie zagłosuję. Ja pamiętam, tak? Ja tak naprawdę mówię obywatelem, ruchem rodzicielskim zrobiłam wiele, żeby tą sytuację zmienić. Oni mnie olali, tak? Mnie, moją rodzinę, moich najbliższych. Ja dlatego tu jestem. I też nie spocznę, dopóki czegoś się nie zmieni, no bo to tak być nie może. Się no, nie liczą z obywatelem. Jesteśmy po prostu dla nich szarą masą. Płacimy podatki, płacimy te diety. Ja uważam, że ludzie, którzy są zgromadzeni w tym budynku, absolutnie nie reprezentują interesu swoich obywateli, czego chcieli miliona głosów. Zignorowali milion ludzi, którzy nie chcieli tej reformy, a co zignorowali, co dzisiaj no, pokazali po prostu w swoim głosowaniu. No bardziej myślą o sobie, tak jak powiedziałem, niż o nas po prostu. To znaczy bardziej politycy myślą o polityce i o własnych interesach, a nie o interesach obywateli mocnej. Ja wiem, że to jest banał. Ja wiem, że to jest banał, ale przecież myśmy ich po to wybrali, żeby dbali o nas. Taki bardzo ładny poznański skrót. Władza to służba. Władza to służba, a można dodać służbę obywatelowi. Bardzo proszę polityków, służcie mu.